Witam Was wszystkich serdecznie. Tu Gosia Polańska. Jestem założycielem Fundacji I'm Strong, ale prowadzę także razem z Damianem Królewiczem projekt Osoby po transplantacji i przyjaciele. I z ramienia Fundacji i tego właśnie projektu bierzemy udział w Jura Triathlon, który odbędzie się już 15 września. Jak sama nazwa wskazuje, na Jurze. Dzięki uprzejmości Mariusza Ziacha, który zaprosił naszą grupę osób po transplantacji do wzięcia udziału w tych zawodach, możemy dołączyć do tej zacnej ekipy. Będziemy tworzyć sztafetę. Sylwia Ziętek-Ziach, która miała okazję już do Was powiedzieć kilka słów w poniedziałek, będzie jechać na rowerze, Damian Królewicz będzie pływał, a ja pobiegnę. I chciałam Wam powiedzieć kilka słów o tym, że nasza cała trójka jest po transplantacji. Po transplantacji akurat się złożyło tego samego narządu, bo wątroby. I tym oto przekazem chcielibyśmy zmotywować wszystkie osoby, które oczekują lub są po tej operacji, ale także wszystkie osoby, które zmagają się z jakąkolwiek chorobą. No i ogólnie chyba wszystkie osoby, które nie zmagają się z chorobą. Przepraszam. Tylko po prostu nie mają siły, nie mają czasu, mają same wymówki, żeby właśnie uchronić się przed aktywnością. Motywujemy wszystkich, aktywizujemy, dlatego że tym samym przedłużamy sobie maksymalnie życie. Ale nie o samą aktywizację chodzi, bo chodzi też o to, żeby przekraczać swoje własne granice i wyjść z tak zwanej strefy komfortu. Dlatego, że wiemy, bo rozmawiamy z Wami, szczególnie z osobami po transplantacji, nie zawsze jest tak, że po tej operacji mamy odwagę, mamy chęci do powrotu do aktywności, powrotu do pracy, powrotu do normalności. Chcieliśmy tym naszym udziałem przekazać Wam właśnie taką bardzo ważną rzecz, że dopóki nie wrócicie do tego normalnego życia, dopóki nie zaryzykujecie, dopóki nie stworzycie sobie nowego, lepszego życia, oczywiście w porozumieniu z lekarzem, to będziecie po prostu, no nie ruszycie o ten krok do przodu i będziecie cały czas żyć w lęku. A życie w lęku często prowadzi do kolejnych chorób, do depresji, no do takich stanów, z których później bardzo trudno wyjść, więc zalecam Wam wszystkim, żebyście usiedli i zastanowili się poważnie nad tym, co chcecie dalej robić w swoim życiu, może opracować sobie cały plan, postawić sobie cele, do których będziecie dążyć. Ja chciałam Wam powiedzieć a propos braku czasu i braku jakiejś kondycji. Słuchajcie, ja pracuję na pełen etat, mam działalność gospodarczą, prowadzę fundację, prowadzę projekt Osoby po transplantacji i promuję transplantologię, jeżdżę po całej Polsce. Do tego mam jeszcze 5-letnie dziecko, którym najczęściej zajmuję się sama. I jeszcze mam mnóstwo przyjaciół, podróżuję i znajduję na to wszystko czas. No i skoro ja znajduję na to wszystko czas, to dlaczego Wy mielibyście nie znaleźć? Koniec z wymówkami, bierzemy się do roboty i działamy. Chciałam Wam powiedzieć, że dla mnie ten bieg będzie bardzo symboliczny, dlatego że kilka lat temu właśnie podczas biegania dostałam zakrzepicę i przez tą zakrzepicę w przeciągu kilku miesięcy w trybie urgens zostałam przeszczepiona. Właśnie została mi przeszczepiona wątroba. I tak naprawdę miałam pewnego rodzaju traumę, nie mogłam wrócić do sportu, bo się bałam, a szczególnie właśnie do biegania. I dla mnie ten udział w tym triatlonie będzie bardzo symboliczny i podejrzewam, że jeśli ukończę ten bieg, to na pewno polecę łzy radości. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was i działamy.